Miasta Izabela Piotrowska-Grosse. Trwa prawne zamieszanie w ruskiej spółdzielni mieszkaniowej, która od kilku miesięcy działa bez organów samorządowych. Wszystko przez kontrowersyjną decyzję sądu w Gliwicach. Zarząd ruskiej spółdzielni mieszkaniowej wniósł do sądu apelacyjnego w Katowicach zażalenie od decyzji gliwickiego sądu. Niestety od tego czasu niewiele się zmieniło, a rucka spółdzielnia mieszkaniowa nadal działa bez organów samorządowych. Sąd apelacyjny w Katowicach rozpatrywał zażalenie spółdzielni w marcu i unieważnił postępowanie sądu rejonowego w Gliwicach. Tym samym Rada Nadzorcza Rady Osiedlowej działa w okresie od 11 do 20 bodajże 3 marca tego roku. Ale sąd apelacyjny przesłał sprawę do ponownego rozpatrzenia sądowi rejonowemu. Ten podtrzymał swoje stanowisko, spółdzielnia znowu zrobiła zażalenie i o dziwo sąd apelacyjny tym razem podtrzymał swoje decyzje w zakresie zawieszenia uchwał dotyczących wyborów rad osiedli i rady nadzorczej. W tej chwili największą bolączką ruskiej spółdzielni mieszkaniowej jest jej totalny paraliż. Paraliż wynikający z sytuacji, jaka jest, czyli że nie ma rady nadzorczej, ponieważ zarząd spółdzielni nie stanął na wysokości zadania, nie przygotował ostatnich wyborów do władz samorządowych tak, aby tego sąd nie zakwestionował. Od 14 czerwca spółdzielni trwa walne zgromadzenie, które tradycyjnie składa się z kilku części. Co może przynieść? Nasze pieniądze w spółdzielni są w tej chwili w dużym zagrożeniu. I trzeba po prostu przyjść i zrobić z tym porządek. Ja proponuję, aby podzielić spółdzielnię na 7 małych spółdzielni, które po prostu nie miałyby tych mankamentów, jakie ma duża spółdzielnia ruska mieszkaniowa. Najwyższa władza, czyli walne zgromadzenie, udziela lub nie udziela absolutorium zarządowi ruskiej spółdzielni mieszkaniowej. Ja w tym układzie tutaj nie widzę przesłanek, żeby nie udzielić, nawet powiem więcej, że ten zarząd powinien podwójnie dostać pozytywnie to absolutorium za to, że już od sierpnia ubiegłego roku sam musi ze wszystkimi problemami się borykać. Pojawiają się już pierwsze pomysły, jak zakończyć prawny galimatias. Jeżeli chcemy zachować w ogóle spółdzielczość, to podział na mniejsze spółdzielnie. Natomiast jeżeli chcielibyśmy zoptymalizować wydatki i żeby wydatki były jak najniższe przy maksymalnie dobrym sposobie zarządzania swoimi nieruchomościami, to tylko wspólnoty. Dobrze zarządzane wspólnoty w tej chwili są na pewno dużo tańsze w utrzymaniu niż spółdzielnie. Józef Osmenda uważa, że dzielenie spółdzielni w chwili obecnej na kilka mniejszych to pomysł chybiony. Jeżeli my jedną spółdzielnię podzielimy na 5 mniejszych, to już będzie 5 prezesów, 5 zarządów i 5 rad nadzorczych. Za wszystkim kryją się koszty. Więc ja wyjście z sytuacji widziałbym tylko takie, żeby zostawić te spółdzielnie mieszkaniowe w spokoju. Jaki będzie finał tej niekończącej się opowieści, na razie nie wiadomo. Wojna spółdzielcza trwa od ponad roku, a kompromis z miesiąca na miesiąc wydaje się coraz trudniejszy do osiągnięcia.